Radio Orzysz Sobota 26 września 2020 roku Witam Państwa, naszych stałych słuchaczy Radio Orzysz Witam tych, co słuchacie nas po raz pierwszy I bardzo serdecznie witam naszego dzisiejszego gościa Tomka Staniszewskiego Dzień dobry Tomku Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich Cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że znalazłeś chwilkę czasu, żeby podzielić się z nami swoimi postrzeżeniami, swoim życiem. E, ja tak w wielkim skrócie mogę powiedzieć na bazie tego, co przeczytałam, co obejrzałam na temat Tomka. Jest to podróżnik, miłośnik motoryzacji, e, człowiek, który bardzo wysoko sam sobie stawia poprzeczkę e, i który podejmuje wyzwania e, czasami na granicy ludzkich możliwości e, i który... Popraw mnie, jeśli się pomylę. Od dwóch lat mniej więcej, od 2018 roku gości na stałe na Mazurach. Tak, na stałe można powiedzieć, czyli mieszkam w mieście, ale jestem tu równie często jak w mieście. Mhm. E, I opowiedz stamku, co Ciebie tutaj na te Mazury ściąga? Co Ty tutaj porabiasz? Wiesz co, taka pierwsza akcja, kiedy pojawiłem się w okolicach Giżycka, miała miejsce jakieś 10-12 lat temu. Tam organizowałem jakąś imprezę, jakiś event taki komercyjny dla, dla firmy, dla korporacji i poznałem tam e, nieprawdopodobnego człowieka, lecha, mieszkańca kamionek. No i tak wiesz, tak zostałem. E, kilkanaście razy w roku przyjeżdżałem do tych kamionek. Sprowadziłem tam przyjaciół, znajomych, zrobiliśmy jakieś tam pierwsze akcje, takie małe rajdy, małe spotkania motoryzacyjne. I kiedyś z Lechem siedzieliśmy i rozmawialiśmy, co by tu zrobić takiego konkretnego z przytupem, żeby, wiesz, żeby sprowadzić tutaj całą, jakąś taką większą, większą grupę ludzi, którzy kochają wiesz, motoryzację, kochają się ścigać, kochają offroad czy, czy enduro. No i tak powstał pomysł na zrobienie Enduro Rally 24, mhm. czyli tej imprezy, która w tym roku miała trzecią edycję. I która właśnie przebiegła. Kiedy przez Orzysz? W tym roku przebiegła przez Orzysz. No chyba dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu, dokładnie. I Enduro Rally 24, to też jest twój autorski pomysł? Tak, to jest absolutnie pomysł mój i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że pomysł też, też Lecha. On mnie zainspirował do tego, żeby, żeby zrobić tą imprezę. Pozdrawiamy Lecha z Kamionek. Ja również. Wielki, ogromny mój przyjaciel. <grym> I wyścig, bo to jest wyścig Enduro Rally, tak? Czy to jest rajd? To jest rajd. W pierwszym takim zamyśle miał być rajdem turystycznym, z mm -hmm. odcinkami specjalnymi, które tym uczestnikom e, mogłyby pokazać takiego ducha rywalizacji i zabawy. No ale już po trzech latach ewidentnie doszliśmy do sytuacji, że będzie to, czy jest to rajd i, i jakby te odcinki. Specjalne i ta, ten, ten element rywalizacji tutaj jakby zaczyna wiesz, dominować. Jednak. A to 24 w nazwie tego rajdu oznacza? Początkowy pomysł był taki, że jedną z klas ekipy będą jechały 24 godziny non-stop jest to... Bez, bez przystanku w ogóle 24 godziny. No, oczywiście jakieś przystanki, tankowanie, dojazdy do kolejnych odcinków i tak dalej, jakby to jest niezbędne. Ciężko byłoby motocyklem bez, zupełnie bez przerw, takich nawet technicznych, czy na posiłek, czy na potrzeby fizjologiczne. Wiesz, 24 godziny jechać. Natomiast taki był zamysł, że, że cała ta akcja będzie trwała 24 godziny. Chciałbym do tematu wrócić, ale to wszystko zależy od tego, jakie. Tereny pozyskamy, bo, bo tak naprawdę, jakby ten poli, poligon tutaj w Orzyszu jako jedyny mógłby pozwolić na, na zrobienie takiej imprezy, i moim zdaniem byłaby to jedyna taka impreza w Polsce na pewno, być może w Europie, być może na świecie. Po poligonie? Po poligonie 24 godziny. Mm -hmm. A to powodzenie życzę, może się uda. Dziękuję. <noise> Jakie zalety mają tutaj nasze te mazurskie trasy, nasze drogi? No absolutnie krajobrazowa sytuacja. To, mm -hmm. to, to w ogóle jakby zabiera wszystko i, i wiesz, nie ma niczego przyjemniejszego niż jazda motocyklem, gdzie, gdzie widzisz takie krajobrazy, takie rzeczy, które się tutaj dzieją. Klimat, ludzie, których poznajemy, wiesz, organizując ten rajd. W zasadzie ja już myślę, już pracuję nad, nad przyszłoroczną edycją. No poznałem tutaj dziesiątki nieprawdopodobnych ludzi. Tu w Orzyszu też wspólnego naszego znajomego zresztą, Krzysztofa. Pozdrawiamy. Który bardzo nam pomógł. Ze Stowarzyszenia Skład Inicjatyw. Tak. Tutaj lokalny ninja. I, i wiesz, ludzie, te sytuacje, które się tutaj dzieją, jakby to wystarcza, moim zdaniem, żeby, żeby poczuć, że te Mazury mają swój niesamowity klimat. Mhm. Czyli Wy macie czas, jadąc motocyklem, na rozglądanie się, na podziwianie krajobrazu, i ja mam wrażenie, że po prostu pędzicie jak strzały i liczy się tylko, nie wiem, to, co przed tobą. Też, ale jedną z takich zalet jazdy motocyklem enduro jest to, czy może nie zalet, źle powiedziałem, taka technika jazdy, tak. Mm -hmm. polega na tym, żeby nie patrzeć, co się dzieje tu zaraz przed tobą, wiesz, przed kołem, tylko patrzeć tam daleko, czyli patrzysz właśnie na ten krajobraz, który cię, wiesz, otacza. Czyli są techniki jazdy różne. O, absolutnie. Opowiedz coś o tym. Czyli krajobrazowa. <laughs> krajobrazowa. <laughs> Namacalna tuż przed nami. Wiesz, to tak trochę jak, jak z rajdami pustynnymi, mm -hmm. popularnymi na świecie czy najpopularniejszymi, gdzie zawodnicy po pierwsze się ścigają i absolutnie tam, tam już jest pierwsza liga motocyklistów. Ale też jedzie się na takie rajdy po to, żeby, żeby później po takim odcinku specjalnym gdzieś tam sobie odtworzyć ten film w głowie, co się widziało. I, i mimo, że człowiek jest skupiony na jeździe, i wiesz, i tam każda sekunda jest, jest ważna. To jednak się pamięta, tak, że się widziało skały, że był piasek, że było widoki, że gdzieś tam się jechało wydmami, i był widok oceanu, i te, te, te rzeczy jednak zostają. Nie? Mhm. Jeździsz z kamerą czasem? Teraz mniej, ale kiedyś tak, starałem się nagrywać to, co sobie przejeżdżałem. A teraz na swoim desku twardym rejestrujesz? Teraz tak. Z, 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 staram się, żeby to wiesz, zostało, zostało w głowie. Nie? Zresztą już tutaj te, te, te miejsca na Mazurach, mogę powiedzieć, część z nich znam na pamięć i wiesz, nie, nie, nie potrzebuję już sobie ich nagrywać. A tutaj rozmawialiśmy o Stowarzyszeniu Skład Inicjatyw. Ty też jesteś w stowarzyszeniu, jesteś założycielem stowarzyszenia, prawda? Jest to Stowarzyszenie Turystyki Alternatywnej Free. Promocji turystyki alternatywnej. Promocji. Tak, mhm. tak. I ta alternatywność na czym polega waszej turystyki? W takim głównym zamierzeniu ta alternatywność miała polegać na tym, że y, też gdzieś moją pasją były i od tego się wszystko zaczęło, samochody terenowe. I ta alternatywność podróżowania polegała na tym, że docieraliśmy sobie w miejsca takie mało popularne turystycznie, gdzie dało się dojechać tymi samochodami. Taki samochód stanowił, wiesz, twój dom, typu namiot, tam przy, przy, przygotowywanie posiłków i to wszystko się działo w tym, w tym samochodzie. Często w trudnych warunkach zimowych. I później gdzieś to przeniosłem na, na podróże motocyklem. Troszkę trudniejsze technicznie, bo jesteś w stanie oczywiście mniej rzeczy zabrać ze sobą. Tak? Pogoda ma ogromne znaczenie, no bo nie można mieć tam dwóch, trzech kompletów ubrań. Więc jeżeli się jedzie gdzieś tam daleko na wschód i przez tydzień na przykład pada i jest temperatura typu 5-7 stopni, to tak morale załogi delikatnie spadają. Tak? Wieczorem się rozkładam, mokry namiot, mokry śpiwór. próbuje się wysuszyć te mokre ciuchy, ale absolutnie to jest niemożliwe i jakby. Ta alternatywność polega na tym, że, że mamy wybór, tak dzisiaj możemy sobie nie wiem, wynająć kampera, pojechać do, do hotelu, polecieć do Mongolii samolotem, wynająć samochód i ją zwiedzić, a możemy pojechać stąd na kołach i pierwsze 10 dni to będzie jakiś tam challenge, kolejne 10 dni czy 15 jazdy po tej Mongolii, no to, to już jakby zostaje w głowie, nie zawsze jest to łatwe i przyjemne, ale ten odbiór wydaje mi się też dużo inny. Nie? Czyli nie do końca planujesz trasę, czy zawsze planujesz, czy po prostu to jest, co ci przyjdzie do głowy, gdzie was poniesie, tam jesteście? Jakiś tam zarys zawsze musi być, tak? Mhm. Chociażby takie ostatnie moje wyjazdy polegają na tym, że jadę w jednym kierunku motocyklem, czyli gdzieś tam daleko na wschód i tam go zostawiam, i wracam z samolotem po to, żeby na przykład rok później polecieć i pojechać dalej, żeby nie tracić tego czasu na, na przejazd przez przez całą Rosję, który tam zabiera 7, 8 czy 9 dni. Więc jakiś tam zarys tej trasy musi być, chociażby punkt do, czy punktem docelowym jest gdzieś tam duże miasto, gdzie, gdzie będzie lotnisko, gdzie będzie skąd będzie można wrócić do, do domu do Polski. Preferujesz samotne wyprawy czy lubisz z załogą całą? Absolutnie preferuję samotne, samotne na pewno, ale mam też przyjaciela Grzegorza z Gdańska, z którym po kilku wspólnych wyjazdach doszedłem do, do takiej, takiego porozumienia, że, że czuję się jakbym był sam, ale wiem, że jestem tam z przyjacielem. Nie? Czyli taki pełen odbiór, bo to jest ta różnica jakby w podróżowaniu. Można pojechać z grupą ludzi, przyjaciół, można się bawić fantastycznie, ale to w jakiś sposób ogranicza to, to, to co jakby pobierasz, tak? to co widzisz, te wszystkie odczucia, bo cały czas się dzielisz z kimś, z kimś rozmawiasz o czymś, sobie opowiadasz. Je. Będąc samotnie na jakiejś tam wyprawie czy w podróży, to wszystko, co widzisz, co się dzieje wokół ciebie, jakby zostaje wiesz tutaj, w tobie, nie? Bardzo to takie filozoficzne, co mówisz. <laughs> Może to po prostu takie wiesz, doświadczenie wielu, wielu lat podróżowania. Mhm. Znalazłeś to, czego szukasz? E, myślę, że tak, ale, ale nie. Chciałbym poprzestać na tym, co, co, co znalazłem, co mi się gdzieś tam kiedyś w życiu wydarzyło. Na pewno to była też wiesz, jakaś tam duża nauka dla mnie, ale myślę, że, że jeszcze wiele, wiele podróży przede mną. A y, które strony są Twoimi ulubionymi do podróżowania, do wyjazdów? Daleki Wschód absolutnie jest najlepszą, najlepszą sytuacją. Z punktu widzenia kultury i ludzi, jakich się tam spotyka, jakby im dalej jesteśmy na wschód, tym mam wrażenie, że, że bliżej nam właśnie do nawet takich często duchowych, jakich przeżyć. W Budzie Ruskiej jest festiwal Patrząc na Wschód, który też Dom Kultury jest jednym z patronów tego festiwalu. I również tam nawet dziś, od 25 września jest festiwal Powsinuk. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, o podróżniczych takich aspektach. Słyszałem między innymi oglądając jeden z Waszych wywiadów. Aha, super. Tak, także tak, 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 zostało mi to gdzieś. Musisz tam koniecznie podjechać. Koniecznie. Koniecznie. Jeszcze książki się chyba nie dorobiłeś, z tego co wiem, ale za to jest piękna produkcja filmowa. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję obejrzeć. Jest to piękna produkcja pokazywana również na różnych festiwalach między innymi Podróżniczych e, dotycząca twojej samotnej wyprawy z 2014 roku e, takiego o, daleko to dawno to było <laughs> Dawno, a, a jak niedawno e, wypuściłeś się zupełnie sam zupełnie sam tylko ty i twój motocykl który zrobiłeś też sam w większości, prawda? Tak, tak. Tam po, oczywiście pomagali mi przyjaciele z, z Gdańska, z Gdyni. Mm -hmm. I był to projekt Aidakar, czyli trasą Paryż-Dakar. Po, pojechałeś ty i twój motocyk pojechaliście razem. Opowiesz troszeczkę o tym projekcie? Tak, już taka no, można powiedzieć historia. Po, po, po niej się też wiele różnych rzeczy działo, ale absolutnie bardzo ważny taki punkt w moim, w moim życiu i w tych moich doświadczeniach podróżniczych, wiele mnie to, to, to nauczyło. Wiesz, to trochę jest tak, że ten rajd Paryżu, Dakar, czy aktualny Dakar, jest takim marzeniem każdego, kto tam ściga się na motocyklu, czy jeździ motocyklem enduro. Ale umówmy się, jest poza zasięgiem. Tak? Trzeba mieć ogromny budżet i, i, i chcieć i lubić też tak bardzo komercyjne imprezy. Mhm. Ja nie do końca. Pewnie dlatego też ta alternatywność w tej nazwie naszej mm -hmm. cały czas siedzi. Patrzę, oczywiście, gdzieś tam obserwuję sytuację zwaną Dakarem. Podobają mi się te zdjęcia, to co tam widzę, te, te wiesz, ujęcia z helikopterów to jak chłopcy walczą na pustyni na motocyklach. Ale ja osobiście nie chciałbym uczestniczyć w tak komercyjnej imprezie, i kiedy tak wiesz, cofnąłem się do filmów z lat 80. W początku lat 90., już troszkę mniej, bo już też się zaczynała ta, ta właśnie komercyjność tego Paryż-Dakaru. Jeszcze wtedy to te początki lat 80., czy końcówka lat 70., bo wtedy zaczyna się historia rajdu Paryż-Dakar. No, zrobiły na mnie kolosalne wrażenie. Absolutnie polecam pooglądać, jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda. Teraz, wiesz, kiedyś zatrzymywał się facet ubrany tam w kurtkę skórzaną czy jakąś tam katanę, rozwijał mapę, palił papierosa i wiesz, zastanawiał się, gdzie tu pojechać dalej, tak? Dzisiaj to są teamy, wiesz, miliony euro płynące, cudowny sprzęt z punktu widzenia techniki. Nawigacja, jakieś, wiesz, tak, bez problemu. Ko, wiesz, helikoptery, monitoring tych zawodników, i tak dalej. W latach 80. oni się gubili, parę dni ich tam szukali, i ogólnie było wesoło, tak? I pomysłodawca tej imprezy był kompletnym pionierem, jeżeli chodzi o, o rajdy pustynne. I to, co zrobił, to, to jakby absolutnie rozsadzało mi gdzieś tam czachę. Pomyślałem sobie, że dzisiaj już takiego rajdu nie ma, pewnie nie będzie, chociaż marzy mi się zrobienie podobnej sytuacji. Pytanie tylko, czy, czy byliby chętni na to, żeby aż tak zaryzykować. I pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym przejechać ten rajd, a skoro już takiego nie ma, no to pojadę sobie samemu, no i samemu sobie go przygotuję. No i wystartowałem tam, gdzie on się zaczynał, czyli w Paryżu, zakończyłem nad jeziorem Crosse w Dakarze. I z powodu różnych tam zbiegów, o, sytuacji, tego co się działo, e, musiałem tą trasę swoją modyfikować, tak? Ale starałem się trzymać tych, tych, tych tras, którymi przebiegały kiedyś rajdy Paryż -Daka. Ile ci to zajęło? No dokładnie tyle, ile przejazd rajdu, czyli tam około 11 dni, z tego co pamiętam. 11 dni zupełnie sam. Nie bałeś się tego, że coś się może złego stanie ze zdrowiem, z motocyklem? Wiesz, zawsze jest jakaś tam sytuacja taka, która może cię zblokować, możesz przestać jechać, bo technicznie mm -hmm. się coś zadzieje, ale jakby zakładając taki scenariusz od razu nie jesteś w stanie czegoś takiego zrobić, więc Racja. trzeba to gdzieś tam odłożyć na bok i, i pomyśleć o tym, że za 11 dni masz stać tam gdzieś sobie, wiesz punkcie docelowym. No ja patrzę, patrząc z kobiecego punktu widzenia, to się tak właśnie zastanawiam, jak twoja żona na to, jak dzieci wypuszczają ciebie gdzieś w świat. Nie wiadomo, co się z tobą stanie. Warunki są trudne. Jesteś zupełnie sam. Jak oni na to wszyscy się zapatrywali? Wspierali ciebie, czy raczej odradzali? Wiesz, na pewno wspiera mnie mój syn. Absolutnie rozumiał sytuację i też zresztą dzisiaj jest, jest, zaczyna swoją przygodę z byciem pilotem rajdowym. E, moja córka wtedy no, jako kilkuletnia raptem dziewczynka pewnie nie do końca rozumiała, ale, ale była cały czas przy mnie kiedy się przygotowywałem i jakby bardzo często ją zabierałem też ze sobą na te wyjazdy e, na poligony czy, czy, czy w miejsca gdzie przygotowywałem się do tej, do tej całej akcji, a zabyta o żonę no to był akurat taki przełomowy moment w moim życiu, bo wtedy się rozstawałem z moją drugą już żoną więc jakby tu decyzję sam podjął. Nie było problemu. <grywa> Czyli ty zarażasz swoje dzieci pasją ewidentnie. A kto ciebie zaraził? To bardzo trudne pytanie, i do dzisiaj nie znalazłem na nie odpowiedzi. I wydaje mi się, że mój sąsiad. Tak? Tak. Facet yy, mieszkałem w Jastrzębiu Zdroju i obok, dosłownie, wiesz, z okna mojego pokoju widziałem warsztat mojego sąsiada. Pana Jurka Złgaja. I jakby ta jego pasja do, do samochodów, wiesz on wtedy naprawiał samochody z tak zwanego demoludu, czyli to co u nas jeździło, może jakieś pierwsze samochody zachodnie się pojawiały, ale to były tam lata 80. kiedy ja to sobie przypominam. I pasja z jaką on do tego podchodził, do tej pracy, ta aura jaką wiesz wokół tego robił. No gdzieś mi ta, 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 ta sytuacja w głowie została. Towarzyszyłeś mu, tak? Wpuszczał ciebie. Tak, po, pozwalał mi pomagać sobie tam, wiesz? Opowiadał mi o tym, co się dzieje. Absolutnie tak. Ten facet, ten facet zrobił jakby tą robotę. Mhm. Czyli Jastrzębie, miasto kopalń, Śląsk. I dlaczego, dlaczego później wybrałeś Trójmiasto? Przeniosłeś się zupełnie tam? Wiesz co, no, urodziłem się w tym Jastrzębiu, takim bardzo specyficznym mieście, bo, bo na początku lat 70 to było miasto uzdrowiskowe, stąd Jastrzębie Zdrój. Mm -hmm. A pod koniec lat 70 miało chyba około 100 tysięcy mieszkańców i 5 kopalń, czyli jakby taki bardzo duży ośrodek mm -hmm. górniczy i z tym zdrojem już niewiele, niewiele miało wspólnego. Jeszcze ja pamiętam jak te sanatoria, bo tam było kilka budynków, sanatoriów zostały zamykane po kolei jako już taki dorastający młody chłopak, to miałem do wyboru pójść do szkoły górniczej albo pójść do szkoły górniczej. <głosy> <głosy> Kompletnie ta sytuacja mi wiesz, nie, nie, nie odpowiadała. To był taki czas, kiedy ja już tam hipisowałem, jakieś instrumenty się pojawiły muzyczne, wiesz, wyjazdy do Krakowa. Jakieś festiwale w Katowicach, tu punkowcy, tam nie wiesz, tu metalowcy, tam jacyś hippie działo się Działo się wtedy, działo. Tak, i ja wracam do tego Jastrzębia, wiesz, i, i, i patrzę z okna pokoju i mam wiesz tu mechanik samochodowy, a z drugiej strony, wiesz, komin kopalni. No i nie, 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 jakoś nie przemawiało to do mnie. Postanowiłeś ruszać na północ? No, postanowiłem najpierw, jako, jako taki bardzo młody człowiek, żeby coś ze swoim życiem zrobić. I, i wymyśliliśmy sobie taką opcję na nagranie muzyki z moim przyjacielem, z moim sąsiadem Alkiem. Założyliśmy pierwszy zespół, wtedy dwuosobowy. Po pierwszej próbie ojciec nas przegonił, bo nie wiedziałem, że śpi po, wiesz, po drugiej zmianie w domu. A my tam sprzęt na maxa odkręciliśmy była z tego niezmajatka, więc pierwsza próba się zakończyła bardzo szybko. Ale później kolejne takie projekty muzyczne się zaczynały i gdzieś tam tych zespołów amatorsko zupełnie na początku graliśmy sobie. Przerobiłem parę, parę tych zespołów, i ten element muzyki, grania muzyki pozwalał mi w ogóle tam funkcjonować w tym jastrzębiu, żeby, żeby gdzieś tam się odnaleźć. Nie? Oczywiście równolegle działy się sprawy motoryzacyjne, jakieś pierwsze składanie motocykla zabytkowego, jakieś tam pierwsze naprawy samochodów dla, dla znajomych. Wymyśliłeś też jakąś specjalną konstrukcję kampera, prawda? Teraz całkiem niedawno taką sobie konstrukcję będziemy wprowadzali na rynek. tak. O, czyli już za chwilkę. Tak, już za chwilkę. Nowy pokażę. kamper, baj Tomasz Staniszewski. Baj Tomasz Staniszewski i cała ekipa w Forlandu, czyli, czyli firmy, w której działam. Wspaniali ludzie w ogóle, pasjonaci. Pozdrawiamy ich oczywiście wszystkich. Serdecznie. Ja wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Wspomin wspominasz o muzyce i o tym, że ona też dawała ci fajną odskocznię Jeżeli chodzi o muzykę, to byłeś Wokalistą? Zacząłem grać na gitarze, to w ogóle takie czasy, Gitarzystą. że tak, nie, nie było w ogóle instrumentów I, I pierwszą gitarę przywiózł mój ojciec z jakiejś tam wycieczki zakładowej do Rosji To było takie ruskie pudło Ja też miałam pierwszą rosyjską, siedmiostrunną Tamta była ale nie dało się na tym grać, absolutnie, ciała, palce i w ogóle Czyli taka zwykła akustyczna gitara, tak? No, nazwijmy ją akustyczna. <grymne> Szumnie. Tak, bardziej wyglądała niż, niż, niż grała. To był pierwszy instrument, kolejny, jakaś tam pierwsza elektryczna. To znowu rodzice mojego sąsiada przywieźli tam gdzieś z wystawki, wiesz, z Niemiec, taką tam zużytą maszynę, ale, ale już to była pierwsza elektryczna. Później ukradłem mojemu dziadkowi radio zrobiliśmy z tego wzmacniacz. Grał przez parę lat, tak, tak, tak i taki... I taki mieliśmy pierwszy zestaw. I to było tak, że tych gitarzystów jednak było zawsze dużo, nie? No bo jakby najprościej było i najlepiej, wiesz, zagrać na gitarze przy ognisku, w szkole, bo, wiesz, dziewczyny na to patrzyły i tak dalej, nie? Ale cały czas nam brakowało basistów. No i w pewnym momencie postanowiłem, a wiesz, bardzo chciałem ten zespół założyć, go tak jakoś zmontować w całość. Postanowiłem, że no, muszę przeskoczyć na bas, no bo wiesz, jest deficyt. I tak, i, i kończąc działalność zespołu of goem na, na, na basie. A teksty, muzykę pisaliście sami, tak? Tak, teksty to był taki ulep. Część rzeczy pisał mój brat, tam jakieś pierwsze po angielsku, część rzeczy pisał nasz wokalista skiba, wokalistka i perkusistka Ewa. Ja chyba nie miałem daru do pisania tekstów, poza pierwszym jakiś tego, tego pierwszego składu, ale. Tekst był banalny, bardzo bankowy, więc nie będę go cytował. Domyślam się, jakie mogły być to cytaty. Tak, tak, tak. Ale czy macie kontakt z tą ekipą muzyczną jeszcze? Nie do końca. Wiesz, to się gdzieś tam rozjechało. Jestem w kontakcie z, z Ewą, z, z dziewczyną, która grała właśnie wtedy na perkusji u nas i śpiewała. Planuję w ogóle za parę dni jakiś taki wyjazd na, na południe. Być może uda mi się spotkać z pozostałymi członkami zespołu. Mam taką nadzieję. Bo oni tam gdzieś przy Jastrzębiu nadal funkcjonują. Tak wszyscy tam zostali, mhm. wszyscy tam funkcjonują. Mhm. Mhm. Czy jest w tobie ogromna potrzeba tworzenia, powoływania do życia? Czy to jest muzyka, czy to jest motoryzacja? Ten pierwiastek dążenia do konstruowania czegoś nowego, do sprawdzania, testowania jest ogromny. A opowiedz coś o próbie, bo też znalazłam taką informację, że chciałbyś pobić rekord Guinnessa. <laughs> tak, chciałem powiedzieć. kiedyś, pojechałem sobie, zamarzyłem, że się pościgamy z kolegą Maćkiem po lodzie w Szwecji, w szkierach, tam mieszka mój serdeczny przyjaciel Grzegorz. I tam pojechaliśmy z motocyklami zimą. Wiesz, opony, kolce, jakoś tam się do tego przygotowaliśmy. I to była fantastyczna w ogóle sytuacja. Fantastycznie się bawiliśmy. I pierwszy raz przeżyłem coś takiego, no w ogóle jakiś zupełny odlot, jazda po lodzie, gdzie pod sobą, pod tym przeźroczystym lodem widzisz, wiesz, roślinność, widzisz skały. No, przepiękna historia. No i pod koniec tej zabawy oczywiście delikatnie chciałem sprawdzić yy, fizykę i, 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 i trochę przeholowałem i się gdzieś tam przewróciłem, poślizgnąłem, rozwaliłem sobie wtedy kolano. Nie wpadłeś do przerębli, Nie, 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 nie. Ale tak wyglądałem jak Shakey Stevens, wiesz, na koncercie. I po tym czasie, jakby szukałem jakiegoś tam zajęcia motoryzacyjnego dla siebie przez te parę miesięcy, no bo jazda motocyklem nie wchodziła w rachubę. I też takiej akcji, bo kiedyś, kiedyś miałem takiego wujka, muzyka zresztą, Leszka Nowaka. Kiedyś, jak, jak już tak bardzo chorował, to hospicjum, w nie bardzo mi pomogło, właśnie nim opiekowałem. No, i tak szukałem takiego pomysłu, jak ja teraz mogę się wiesz, odwdzięczyć temu hospicjum. I gdzieś tam znalazłem informację, że to hospicjum dla dzieci, ma tam jakieś potrzeby, wiesz, zima, opał, te sprawy zbierają pieniądze. No i pomyślałem sobie, że zrobię taką akcję typu: spróbujemy pobić rekord Guinnessa w jeździe 24-godzinnej go kartem spalinowym po to, żeby jakieś tam pieniążki zebrać. No i, i znowu, wiesz, akcja taka sama, czyli prośba do przyjaciół, kto pomoże. Ekipa się zebrała, zbudowaliśmy ten wózek, pojechaliśmy, wiesz, oczywiście tam cała masa ludzi w to była zaangażowana, no bo trzeba było uzyskać zgody, możliwość w ogóle trenowania. Ja wcześniej jeździłem go kardami, ale to tak, wiesz, zabawowo 10-15 minut, tak. No i zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy z gokardami mają coś wspólnego i mówię, że jest taki pomysł, że 24 godziny i gość mówi, ale stary, nie ma takiego sprzętu, że to wszystko wybuchnie, to jest zrobione na godzinę, na 15 minut jazdy i tak dalej. No więc zainstalowaliśmy tam silnik motocyklowy, żeby, żeby był bardziej żywotny. Roman Nowak, ówczesny szef tego autodromu w Pszczółkach pod miastem, wyraził zgodę, w ogóle bardzo, bardzo mu się ten pomysł podobał. No, no i czekaj, pewnego... bo, y, musimy wyartykułować ten pomysł Pobi, chciałeś pobić rekord Guinnessa w jeździe w jeździe go-kartem 24. 24 godziny Duż, i ten y, rekord był ustanowiony przez y, kogoś z USA prawda w 2011 tak, tak, roku tak. i musiałeś Ile prze, przejechać przez te 24 godziny, bo musiałeś jakoś więcej kilometrów niż ten poprzednik, tak zrobić? Z tego co pamiętam, on przejechał 1100 parę kilometrów, to wychodziło, że około, ja sobie założyłem, że koło 1200 kilometrów. Jak dobrze pamiętam, wiesz, przez 24 tam... godziny. Tak, tak, go tak. Oczywiście przerwy techniczne, na natankowanie, zjedzenie i tak dalej. I po jakiej trasie? to kółko na autodromie ma z tego, co pamiętam, kilometr, 100 metrów chyba. Zwykły tor. Czyli do... w kółko jeździłeś, tak? W kółko po torze takim do jazdy, do trenowania techniki jazdy i jest to na co dzień tor gokardowy też, nie? Bo założenie było takie, że to musi się odbywać oczywiście na torze gokardowym. Tak, no i, i wiesz, i pewnego pięknego dnia tam wieczorem przyjechaliśmy, rozstawiliśmy swój wigwam, sprzęt i, i wiesz, i zaczął się Przepiękny taki event w moim wiesz, życiu i, i w mojej głowie, bo te pierwsze godziny robił się zachód słońca, później zupełna noc i, i wschód słońca, to było w ogóle fenomenalne uczucie. I dopiero po paru godzinach, bo ten gokart niestety tam wybuchł, po 12 godzinach się zatarł silnik, znaczy nie silnik, tam pompa, paliwa, wiesz, układ paliwowy, już jakby nie byliśmy w stanie jego naprawić. Gdzieś tam na chwilę się położyłem spać, ale wiesz, te obrazki cały czas gdzieś tam w tej, w tej głowie się moje przetwarzały nie? to, co, no to bo wiesz, samemu jeździsz po prostu w kółko, teoretycznie nuda, a z drugiej strony, mega, mega ciekawe wiesz, przeżycie. Do tego stopnia, że następnego dnia spotkaliśmy się u znajomych, którzy właśnie też mi pomagali w tym u Grzegorza. Tam jakiegoś gigla sobie mieliśmy zrobić, i przyjeżdżają kolejni znajomi i rozmawiamy, i oni tam mówią, wiesz, na zasadzie, no bo wczoraj to tak słabo wyglądałeś, a my się widzieliśmy wczoraj? Mówi, no przecież byłem na torze, wiesz. I złapałem się na tym, żeby 12 byłem, godzin. Tak, żebym jakoś tak tym wszystkim zaaferowany, że ja nie pamiętałem w ogóle z kim ja rozmawiałem, że tam jacyś ludzie byli, wiesz, to, to straszcie mi też. To było takie mega obciążenie fizyczne w sumie, bo. To nawet tak, że po paru dniach jechałem samochodem, wjeżdżałem na rondo i od razu mi się niedobrze robiło, nie? Bo to w ogóle błędnik kompletnie zepsuty jakby nie. Musisz się przygotowywać też fizycznie tak, pod kątem ciała do, do takich różnych wyzwań. I podejrzewam, że to nie jest tylko, że siadasz za kółko i ćwiczysz, ale też pewnie musisz jakieś treningi inne przechodzić, czy nie no, jak w każdym sporcie, na pewno wiesz, ja nawet jeżdżąc na, na rowerze, chcąc jeździć profesjonalnie na rowerze, jakimś tam NTB, MTB, górskim czy innym, też cały czas trzeba pracować nad kondycją. I w jaki no. sposób pracujesz nad kondycją? Wiesz co, głównie biegam, głównie biegam bardzo lubię bieganie, jeżdżę na rowerze. Wiesz, takie często też rokendrolowe sytuacje się w moim życiu działy, więc to taka sinusoida jest. Mam taki rok, że bardzo intensywnie trenuję, mniej spędzam czasu na, na sytuacjach jakby takich około dziejących się. Mam taki rok, że mniej trenuję, bo nie mam jakiegoś tam pomysłu, czy, 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 czy wiesz, nic konkretnego się nie dzieje, więc sobie tylko spokojnie biegam, ale jak jest potrzeba, to, to, to potrafię się spiąć i naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu spędzić na, na, na trenowaniu. Jak jest potrzeba? Te potrzeby wychodzą z ciebie w sposób niekontrolowany różne. One się pojawiają. Ja nic nie planuję, wiesz. Nic to nie, jest, nie planujesz, tak. To, to jest tak, że na pewno za chwilę coś znowu mi do głowy wpadnie i wtedy się zadzieje sytuacja. I robisz to. Tak, Dokładnie. Tak. Ale wiesz co, w, słyszę takie słowo wytrych, słowo klucz w twoich wypowiedziach. jest to słowo wdzięczność. W kontekście tego hospicjum, ale też w kontekście filmu, który oglądałam, o którym rozmawialiśmy, Aj Tam było też właśnie, że, było, że jedyne, co czułeś w, w momencie, kiedy jakby no, była sytuacja graniczna, krytyczna, gdzie mogłeś stracić życie, czułeś wdzięczność. Wdzięczność. Jesteś osobą, właśnie, widzę ciebie jako osobę bardzo taką wdzięczną i doceniającą to, co dostała. Pomagasz innym? Wiesz, bez. Bez tych wszystkich osób, które mm -hmm. mi w życiu pomogły na różnych etapach życia, w różny sposób, yy, z różnym zaangażowaniem w zasadzie nic by się nie zadziało tak w moim życiu, no, mm -hmm. dlatego ta wdzięczność. Nie? Dlatego ta wdzięczność. Samotnik, ale jednak bardzo mocno osadzony w grupie i bardzo dużo czerpiący z niej. Ja też sam od siebie staram się na tyle, na ile mogę oczywiście, wiesz, pomagać, czy, czy, czy te rzeczy, które robię, robić tak, żeby one mogły komuś pomóc. Chciałbym oczywiście więcej. No nie dążę do jakiejś takiej megalomanii w tym, w, tym, w tym pomaganiu. Wiesz, podziwiam takie osoby, ikony, które potrafią zrobić jakieś nieprawdopodobne rzeczy. Pewnie, pewnie jeszcze wiele, wiele lat nauki. Pewnie nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, wiesz, do takiego stanu dojdę, ale to w jaki sposób udaje mi się zrobić chociaż te malutkie rzeczy, bo jak każdy z nas pomoże chociaż jednej osobie wiesz, w życiu, to już w ogóle będzie cudownie i pięknie, tak? I, i, i chociaż tyle, nie? tyle od siebie, żeby, żeby chociaż gdzieś tam w mały, ale, 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 ale pomóc, nie? Sposób. Hmm. A jakie masz tam kuplany? Takie twoje marzenia na najbliższy czas są jakieś? I, ile mamy czasu jeszcze? <laughs> co, no Śmiało nie, opowiadaj. Jest, 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 jest tych planów Pewnie, pewnie dużo. Ten rok był taki, jak, jak wiemy wszyscy, na pewno pokrzyżował wiele planów, pokazał też, że, że czekają na nas pewnie rzeczy, o których dzisiaj nie mamy zielonego pojęcia, jakie się mogą zadziać, bo nie wiem, w grudniu czy w październiku zeszłego roku nikt nie planował, że ten rok będzie wyglądał tak i, i, i tak bardzo zmieni nasze życie, w zasadzie na, na, na całej planecie i Ciężko myślę dzisiaj jakoś bardzo mocno coś planować, bo tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo działo dalej z tym, co się tutaj aktualnie dzieje. Mm -hmm. Więc te moje plany na pewno teraz tak troszkę wiesz, w, w uśpieniu czekają, ale cały czas myślę. No, chciałbym bardzo w przyszłym roku zrobić czwartą edycję tego rajdu tu właśnie na Mazurach. To jest taki kluczowy dla mnie temat. Myślę o. O rajdzie y, zabytkowych Porsche. Też tu na Mazurach absolutnie chciałbym tej, tej grupie ludzi pokazać. Też piękno tego klimatu, tego, co się tutaj dzieje. Oczywiście nie będzie to jazda w stylu off-road. Czyli troszeczkę inna impreza o innym charakterze. Tak, tak. Zupełnie, zupełnie inna impreza, zupełnie inni ludzie, inna w ogóle. Bo jesteś też fanem klasyków, prawda? Tak, bardzo kocham motoryzację taką klasyczną. Jest, jest, jest to. Teraz taki czas w moim życiu, że sobie mogę na nią pozwolić. Kiedyś była to sfera marzeń, teraz mogę gdzieś tam powoli sobie ją realizować. Mm -hmm. e, ten samochód, o którym przyjechałeś do nas do studia, też robi ogromne wrażenie. Może pokażemy Państwu na fotce później. <grym> <grym> e, Ale przyjechałem do pks <grym> Prosto, w, w którym mieście, gdzie jesteś? Dokładnie, w Gdyni, czy... Ja jestem w Gdyni, w Gdańsku, w Gdyni pracuję, w Gdańsku mieszkam. Tak na zmianę. Parę lat wcześniej mieszkałem w Gdyni, pracowałem w Gdańsku. Ostatnio o tym myślałem, że wiesz, codziennie przejeżdżam ten kawałek Gdynia-Gdańsk przez Sopot. i W zasadzie robię to od tam, nie wiem, dziesięciu czy iluś lat. I właśnie ostatnio sobie o tym pomyślałem, że kurczę, zawsze jest tak, że jak mieszkam tu, to pracuję z jakiegoś powodu tam i, wiesz, i tak na zmianę. Czyli szukasz pretekstów do przemieszczania się. Uwielbiam się przemieszczać po tym mieście w ogóle... Zapraszam wszystkich do miasta. To jest fenomenalne miejsce do życia. Super. Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za tę rozmowę, za to spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się za rok spotkać przy Enduro Rally 24, a jeśli nie, to przy, nie wiem, przy Rajdzie Porsche lub jakimś innym świetnym pomysłem, na który wpadniesz za rok lub też wcześniej. Dziękuję Ci serdecznie. To ja Wam bardzo dziękuję za to zaproszenie, bardzo miło mi się rozmawiał i dziękuję za ten przecudowny prezent, jaki tu dostałem płyta Joanny Kamienieckiej. Dzięki Tomku. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Polskie Radio, Radio Orzesz, Polskie Radio Orzesz.